Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, to co prezydent Biden robi, szczególnie z energią, no to po prostu woła o pomstę do nieba. Teraz tańczy i w zasadzie z ogonem między nogami błaga Arabię Saudyjską o to, żeby więcej pompowali. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czeka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, gdzie możesz. No, Arabia Saudyjska, no to był taki kluczowy amerykański sojusznik przez ostatnie 80 lat. No ale teraz prezydent, no to troszeczkę niszczy tą cały ten układ, tę zależność czy współpracę, no bo to jest wielka sprawa. W sumie to Arabia Saudyjska jednym z tych kluczowych ekonomicznych spraw na świecie, no to są te petrodolary. To, że wszystkie ropa jest sprzedawana i oceniana, czy wyceniana w dolarach. No teraz po tej Ukrainie, no to dużo się zaczyna zmieniać. Po Ukrainie, po tym napadzie na Ukrainę, Ruscy chcą sprzedawać, czy chcą mieć płacone w rublach. Indie tam z nimi współpracują dużo z Rosjanami. Też wszystko idzie w rublach. Rosjanie przymierzają się do innych systemów bankowych niż dolarowe amerykańskie. Także to jest wielka sprawa, no ale ropa w Arabii Saudyjskiej jest ciągle wydobywana. No najgorsze jest to, że Ameryka mogłaby wydobywać swoją ropę naftową i przetwarzać. Za Trumpa była w sumie niezależna, a za Obamy, pierwszego dnia Obama zamknął ten rurociąg Keystone, który miał przepływać ropa z północy na południe Ameryki. W Ameryce to jest tak dziwacznie, że w Ameryce ludzie sobie nie zdają sprawy, no ale w Ameryce to są stany socjalistyczne, czyli te czerwono-zielone. No i stany kapitalistyczne, czyli te wolnorynkowe. Większość tych stanów socjalistycznych, no to tam budżetówka jest po prostu nieprawdopodobna. Ta ilość urzędników, pracowników państwowych, te rozdawnictwo społeczne, ludzie, którzy nie pracują, a są na utrzymaniu społecznym, no powoduje to, że tam są straszne podatki. Tam te podatki ktoś zawsze na kogoś musi tyrać, no i tam to jest. No ale ci sami ludzie, właśnie ten sam typ charakterów ludzkich, no to oni walczą z energią podziemną, czyli olejem, czyli ropa, gaz, węgiel, tego rodzaju rzeczy. Także w tych Stanach, które szczególnie są w wielkich miastach, no bo to zawsze w te wielkie miasta, no to jest magnes dla wszelakiego rodzaju ludzi szukających łatwiejszego życia w budżetówce. No, w większych miastach się tworzą uczelnie, sporo biznesów i tak dalej. No uczelnie, no to zawsze na uczelniach, na uniwersytetach, w koledżach, no to zawsze są tam utopijni teoretycy, amatorzy, którzy mają dobre pensje, pracując jako profesorowie, nauczyciele. Także to jest coś takiego naturalnego. No ale oni właśnie zabraniają rurociągów, zabraniają ropy, także to jest właśnie taka ciekawostka. No teraz ta Arabia Saudyjska, no nie otworzy, ale prosi, Biden prosi o ropę z Wenezueli, z Arabii Saudyjskiej, nawet z Iranu, który w sumie jest wrogiem Arabii Saudyjskiej, także tam jest jakiś ten konflikt, no bo muzułmanie mają te dwa sunnici i szyici, także tam się leją. No teraz jest Ramadan, no to można powiedzieć, no wszystko ten, Żydzi mają Passover, chrześcijanie mają Wielkanoc,
muzułmanie mają ten Ramadan, no, post chrześcijański, post katolicki, tak jak katolicy, powiedzmy, rozumieją, o co chodzi, że tam, żeby tam się ograniczać, nie jeść w pewnych okresie, no, u Arabów jest w sumie od wschodu do zachodu słońca, no i nie jedzą, katują się, mają tam różne triki, żeby się mniej katować, no ale to jest wyczerpujące, tak, także teraz no to raczej chyba Biden tam nie pojedzie, no bo takie wizyty nie są najlepsze jednak, no bo potrzeba tam jakąś gwardię honorową, czy trzeba to wszystko przypilnować i tak dalej. No, czy pojedzie na to, żeby zrobić jakieś zdjęcia? No chyba nie. No, jak Trump był w Arabii Saudyjskiej, no to tam przyjęto Trumpa jak króla. Xi Jinping, tak samo jak pojechał do Arabii Saudyjskiej, to też przyjęli go jak króla. No ale Obamę, Bidena, no to jednak nie traktują poważnie, nie traktują dobrze. Powiedzieli, że w zasadzie nie będą wydobywać tej ropy na jego prośby czy skomlenia. Minister spraw zagranicznych z Arabii Saudyjskiej, no to powiedział właśnie, że Obama, no to wykopał w sumie grób, a Biden wrzucił Arabię Saudyjską do tego grobu, no i przybił w jego trumny. Także No wściekli są na administrację Bidena, no bo administracja Bidena oskarża ich o to, że są, no, nazwali ich w sumie pariasami, także jest to dosyć ubliżające, czyli taka niższa kasta. Biden zabrał te rakiety Patriots, które broniły tych instalacji olejowych. Także to są spore działania saudyjskie. Bo dlaczego te Patriots były potrzebne? No tam zaczęły się po wycofaniu, no to zaczęły się ataki najróżniejszych dronów i jakichś robionych domowo rakiet przez Houthis. Houthis, no to są wspomagane przez Iran. Biden i Obama z jakiegoś powodu po prostu kochają Irańczyków. Biden, Obama oddał im kilkanaście milionów dolarów w złocie. No a ci, pierwsze co zrobili, no zaczęli produkować te wszystkie urządzenia do bomby atomowej. No, brakuje benzyny. Wojna na Ukrainie, no, wygląda na to, że zbliża się powoli do końca. No, Rusy powoli się wycofują, tam jednak ten bałagan w Rosji jest nieprawdopodobny ekonomicznie i politycznie. Zobaczymy, czy będzie kapitulacja, czy będzie po prostu wycofanie i będzie jedno wielkie milczenie, żadnej zgody. No, Putin marzył, że będzie miał ten Donieck i Krym, a wygląda na to, że Ukraina wróci do tej pozycji sprzed dwóch miesięcy. W Ameryce ta sytuacja wpływa na cenę benzyny. Teraz w listopadzie będą wybory międzyprezydenckie, także ta benzyna w niektórych rejonach, w Kalifornii to już jest około $7 za galon. Galon to jest 3,78 litra, czyli jakby było, powiedzmy, $7,5, no to tak pi razy oko można by powiedzieć, że jest $2 za litr. W innych stanach, no to jest, powiedzmy, tam $4,5 za 3,78 litra. Także jest taniej, no ale jest to dwa razy drożej praktycznie niż ta cena, która była za Trumpa. Także Biden walczy na wszelakie strony, żeby obniżyć tą cenę, no ale to nic w sumie nie daje, bo bez otwarcia amerykańskich
licencji, bez otwarcia tych wszystkich amerykańskich miejsc, gdzie można wydobywać tą ropę, no to się nic nie zmieni. No, Arabia Saudyjska nie będzie pompować więcej, no bo powiedziała, żeby Biden się pocałował w nos. Czy w inną część ciała. Teraz Arabia Saudyjska, no to tak jak z Chińczycy. Chińczycy wchodzą wszędzie, gdzie tylko mogą. Tam Xi Jinping jak przyjechał, no to właśnie jak wspominałem, traktowali go jak króla. Teraz Chiny kupują prawie 2 miliony baryłek dziennie z Arabii Saudyjskiej. No 2 miliony baryłek dziennie, no to brzmi dużo, ale porównując do tego, co Biden otworzył, te rezerwy strategiczne, no to otworzył 180 milionów baryłek, ma być wydanych przez następne 6 miesięcy, no, czyli 180 milionów baryłek, a Ameryka zużywa 20 milionów baryłek dziennie, Chiny kupują 2 miliony baryłek dziennie, to są te proporcje. Biden robi jakąś nic w zasadzie pozytywnego nie robi, że te wojskową ropę rozdaje na rynek prywatny, to i tak jest kropla w morzu. No ale Chińczycy kupują 2 miliony, oni tam się w zasadzie Arabia Saudyjska jest jednym z większych partnerów handlowych, także Chińczycy tam wchodzą do tej Arabii Saudyjskiej, bardziej coś się ustawiają. Ameryka jest w sumie wypychana przez wiele, wiele krajów. Wszystko to przez Bidena. Chińczycy i Arabia Saudyjska, to minister spraw zagranicznych mówił, że oni są braćmi i przyjaciółmi i że podtrzymują te podstawowe plany państwowe. Chiny nie zabezpieczą wszystkich tych pól naftowych, nie zabezpieczą przewozu tego tankowcami. To robi Ameryka i robiła Ameryka. No ale jednak jeżeli Biden będzie się w ten sposób zachowywał, no to nie wyjdzie to wszystko na dobre. No. Tam ci politycy, ci rządzący w Arabii Saudyjskiej powiedzieli, że Biden, no, ani go zachęcają do przyjechania, ani nie zniechęcają do przyjechania, no ale to i tak dłużej zajmie niż cała ten kryzys ukraińsko-ruski na pewno się skończy. Arabia Saudyjska też powiedziała, że musi się skonsultować z OPEC-iem. A co to jest OPEC? OPEC, no, to jest ta organizacja producentów ropy naftowej i Rosjanie są między innymi członkami tego. Arabia Saudyjska w 1973 roku, no to też zrobiła numer, no bo zrobiła embargo na ropę do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych wtedy cena benzyny podskoczyła 3-4-krotnie. Osobiście znam człowieka, którego rodzina miała szklarnię. Tak, także w szklarni tam oni spalali około 200-250 galonów ropy, czyli powiedzmy około 1000 litrów ropy. Mieli potężne ilości pod szkłem. No i cena jak podskoczyła tam z 17 centów na 89, no to w zasadzie musieli to wszystko zniszczyć. Tak, także Arabia Saudyjska, no, się zmienia. Ameryka też się zmienia. Jakoś nie mogą się dogadać. Biden powrócił. Najpierw zabrał te rakiety Patriots, teraz z powrotem pozwolił, żeby one wróciły, no ale jednak nie tych wszystkich. Ameryka ciągle nie ustawiła tych Houthis z Jemenu jako organizację terrorystyczną, tak samo nie ustawiła Gwardię Rewolucyjną z Iranu jako zagraniczna organizacja terrorystyczna.
Tak, także to się wszystko namieszało. Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo zamieszana, a administracja Bidena szarpie się. Szarpie się i nie wie, co zrobić na świecie. Szarpie się i nie wie, co zrobić w Ameryce. W Ameryce teraz będzie, tak jak już wspominałem parę razy, będą te wybory międzyprezydenckie. No, mam nadzieję, że wszystko się na Ukrainie uspokoi. Mam nadzieję, że będzie wymiana kongresu na ludzi normalnych. No i mam nadzieję, że Ameryka jakoś nauczy się na następne 20-30 lat z tej lekcji, którą zgotowali nam komuniści. No, komuniści planowali cały ten socjalizm i tego prezydenta, czy prezydenta podobnego, no ale jednak opór ze strony ludności jest nieprawdopodobny. Opór ze strony normalnych ludzi przeciwko wszelakiemu. Szczególnie od strony seksualnej poprzez ideologię komunistyczną, poprzez niszczenie wolnego rynku, niszczenie rodziny i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co po prostu się musi zmienić, no i na pewno się zmieni. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, gdziekolwiek jesteście. No może jesteście w Arabii Saudyjskiej, no to napiszcie, co tam się dzieje z tymi ludźmi. Tam ogólnie z Arabii Saudyjskiej to dużo powyjeżdżało. Tam dużo pracowało z Bangladeszu, z Indii. Budowali te wieżowce, ale ci robotnicy, no to musieli pracować na te apartamenty po 100-200 lat. Także no to jest dziwna ta sprawa. Sporo Polaków tam chyba też pracowało, czy w przemyśle naftowym, czy w lotnictwie i tak dalej. No jest to ważne. No ogólnie rynek jest ważny. No ale współpraca się wymyka, te petrodolary się wymykają i tak dalej, i tak dalej. Także głosujcie gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na tych, którzy nie chcą wprowadzić socjalizmu. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no co można wam powiedzieć? No, mam nadzieję, że sami zauważacie, że ten rok, czy tam 13-14 miesięcy panowania prezydenta Bidena, no jest to jedno totalne fiasko, to jest jedna wielka wpadka, jest to jedna wielka pomyłka. Mam nadzieję, że dochodzicie do siebie, mam nadzieję, że nie będziecie głosować na demokratów teraz w listopadzie. Mam nadzieję, że nie będziecie głosować na prezydenta, czy na kandydata na prezydenta w 2024 roku. No bo nie ma innego wyjścia po prostu. Trzeba wrócić do normalności. Zdrowia dla normalnych.